Miszczuniu, nie dość, że się chwalisz dzieckiem, to jeszcze zasłaniasz ludziom artystę. Junia, proszę trzymać, jak pana tam jeszcze nikt nie szturcha, no to niech pan ryzykuje. I to dwóch patunciów, to też żony, to są żmije. Trzymaj, dziecko. I to wystawiacie te dzieci, co to ja jestem, Pokemony? Tu będzie program dla dorosłych, będziemy kląć, wy to będziecie nagrywać. Więc kochani, powiem wam bardzo ważną rzecz. Nigdy w życiu, my mamy bardzo dużo imprez, dyrektorze, wójcie, bardzo dużo, za co Bogu dziękuję, ale takich prestiżówek to mamy jedną, dwie w roku. Ale powiem wam, bo to muszę, nigdy w życiu nie widziałem ludzi, którzy od pierwszej minuty są tak radośni jak państwo i życzliwi, mimo żeście nie płacili na bilet. Musiałem wam to powiedzieć. Myślcie sobie, co chcecie. Żeby nie było, że dowalam tylko platformie. Jeszcze w tych trudnych dla nich a mój sąsiad, który państwa pozdrawia, 8 dni, pan Boldek, mówi, potrzebne było Donaldinho, żeby się dar na całą Europę rok temu przekrać nawet nie matki, nawet przekrać nie matki. Zobaczcie, rok minął i Donaldinho. Co ty kurwa z tą Legią przecież poszła? Wariowałeś czy co? Legia. 6-1 wygrali, pani Krysia nie wpisała chłopu, tam na poszyn, morfologia, OB, imiona rodziców i 9 milionów, goodbye my love. I zamiast łeb pochylić, to jak napisali, oddawać szkodki, chytrucy, 9 milionów naszej krwawicy, a cała Europa. Nowość, że kelnerzy nagrali, a pamiętacie samoobronkę i mistrz samoobrony Renie? Skokiem? Jak zwabiła pisiora 10 doktri? Głosem go zwabiła. Proszę. Pamiętacie Renie? Jak leżała na kablach? Jak się pani czuje? Reżyser pyta. Niech pani uważa. Idzie. Uwiera mnie tu kabelek. A to kabelek, to zawsze będzie panią uwierał. A ten cały bym Paryż dał za tę noc Renato. I kwiaty, i jabol. Renia, proszę. I go nagrała. Ten niespeszony obejrzał siebie. Wyjął kartkę, młody, bo chciałeś... Tomasz, wyjął kartkę. Sens pracy dziennikarskiej polega na gromadzeniu informacji o faktach, a nie ich kreowaniu. A Renia niespeszona. To Rej, miałam to na maturze. A on jej mówi, to Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Mogą być brawa, bo to był bardzo inteligentny, mądry człowiek. Niestety już w niebie.